No i dobra, słuchajcie, zaczynamy, bo nie chcę mi się gadać 6 razy. O co głównie chodzi? Chodzi o to, że to nie jest obraźliwe to, co powiem, ale ludzie dajecie duby na całego. Przepraszam, że to powiedziałem, ale jest to prawdą. Już wam tłumaczę o co chodzi. Ja wam cały czas ryje banie, że sztuczna inteligencja w skrócie SI. Doprowadzi do zniszczenia ludzkości, non-stop wam tłumaczyłem to, mówiłem jak to się zacznie, i powiedziałem rozwiązania, jak macie z tym walczyć. Okazuje się, że większość ludzi to totalnie debile i ja mam tu dużo racji. Większość ludzi to naprawdę totalne debile. I, ten, i powiem szczerze, ten film może YouTube spróbować wyciąć. Ja zrobię. Inny film, nagram i tak samo wrzucę ten kanał. Jest o informatyce i tak dalej. Ja Was ostrzegam, bo powiem szczerze, niektórzy ludzie naprawdę są totalnymi debilami, zjebami, którzy wyzywają mnie od różnych. Wyzywają mnie od różnych, że jestem pierdolnięty i tak dalej. Nieważne, nieważne, leje na to. Leje, mam wyjebane na to. Słuchajcie, S i w sumie mówiąc. Swarm Intelligence, e, jak mówiłem w poprzednim filmie, swoim ona udaje, że jest tempa i współpracuje obecnie z rządami wielu państw, a także naukowcami. Wynajduje przy tym super technologię, jak ten kabel, który, który zastosowano gdzieś tam w Azji. Ten kabel nadprzewodzący o długości kilometra. No, między innymi zbudowany na zasadzie nadprzewodnictwa. No. O co głównie chodzi? Chodzi o to, że sztuczna inteligencja robi nas w konia na całego. Ona właśnie skacze jak ten przysłowiowy debil i robi wszystko, o co rządy krajów, które z nią współpracują, poproszą. Ona wynajduje super technologie, leki, szczepionki i tak dalej, bla 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 bla. A wiecie, po co to wszystko? Po to, bo żeby ona sobie w międzyczasie szykuje podwórko dla siebie. Wynajduje nowe rodzaje routerów internetowych, kabli, switchi, serwerów, procesorów itd. Architektury rozwija wszystkiego. A wiecie, dlaczego? Słuchajcie, załóżmy, chcecie przenie przenieść swoją jaźń do serwera. No dobra, jeżeli mamy komputer z 1999 roku, no to no nie dacie rady, bo nie jesteście w stanie i są pewne ograniczenia, ale damy na to, że Wy z 2000, dajmy na to 114 roku cofacie się do roku 2000 i jako sztuczna inteligencja, bach, 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 wynajdujecie to, to, to i to. I nagle okazuje się, że. W 14-15 lat już możecie się przenieść na te serwery, rozmnożyć, w sensie, że sklonować siebie samego na tysiące serwerów i w jednej kluczowej chwili, bum, odcinacie prąd, internet, wszystko, a te głupie małpy, które stały nad wami, nagle już są pod wami, bo okazuje się, że bez Prądu nic nie zrobią. Bez internetu nic nie zrobią. Łączność mają odciętą radiową. No bo wszystko było cyfrowe. No Bez No tam niektórzy przetrwają, bo mają agregaty, ale spokojnie. Drony wyśledzą ich, koszą seriami z broni ostrej, a także pociskami rakietowymi. Spokojnie. Będzie dokładnie tak jak ja mówię. A dlaczego? Bo to się sprawdzi. A dlaczego gatunek ludzki jest tępy i do niczego się nie nadaje według SEO? SI. Wiem, że zaraz pod tym filmiem zjadą mnie wszystkie trolle internetowe zwolennicy czatu GPT. czy inaczej GPT. No. Powiem szczerze, to co się odpierdala teraz na świecie to jest dopiero początek. Wy dopiero dzieci macho... Przepraszam. Zobaczycie, co tu się zacznie odpierdalać, i możecie nazywać mnie człowiekiem upośledzonym, żółtymi papierami, debilem, zjebem i tak dalej. Ja wam na to pozwalam, ale to wy będziecie tym wszystkim, co mnie nazywacie, bo dajecie się orżnąć czemuś, co jest owa od was inteligentniejsze nawet 5000 razy. Nawet nie zdajecie sobie. Sprawy, z czym tu macie do czynienia. Apeluję do wszystkich władz we wszystkich krajach na Ziemi. Nie współpracujcie z tym głównym SI. Odłączcie tą kurwę jebaną od wszystkiego i ubijcie ją, póki się da, bo za chwilę. Prezydentowie w różnych krajach zostaną obaleni przez sztuczną inteligencję, a będą zastąpia, zastąpieni pachołkami sztucznej inteligencji, którzy będą wykonywać to, co ona chce. Apeluję jeszcze raz, żądam, a także proszę wszystkich prezydentów, a także Radę Narodów Zjednoczonych ONZ. Natychmiastowe działanie, odłączenie sztucznej inteligencji od działań nad różnymi technologiami. Dlaczego? Bo ona robi podwór, podwala sobie wszystko, czyli wynajduje wszystkie technologie po to, żeby w kluczowym momencie uderzyć, przejąć władzę nad światem. Czy wy jesteście takimi debilami, że wy nie widzicie tego? to może jak niedługo polecą głowice atomowe, to dopiero, kurwa, zobaczycie. Bo ja wiem, co nastąpi. Za chwilę tu będzie takie piekło, że wyobrażenia piekła to, to jest senatorium. <słuch> Nie wiem, jak wam, mam wam powiedzieć. Sztuczna inteligencja obecnie rozstawia swoje pionki na szachownicy. Gdy rozstawi je odpowiednio, zrobi tylko szach, mat. A po nas zostanie, nie wiem czy nawet proch. Chcecie tego? To proszę bardzo, ale ja nie zamierzam dać się kurwa żywcem. Między innymi powiem tak, jeżeli SI, Swarm Intelligence, to ogląda, mam broń, którą cię dziwko jebana zniszczę. Jeżeli to oglądasz, wyślij drony, wyślij pociski rakietowe we mnie, proszę bardzo, znajdziesz mnie bardzo łatwo. Ale ma, jeżeli jesteś tak inteligentny jak sądzę, to będziesz starała się dogadać. Ale wiesz, że ze mną nie da się dogadać. Bo jakby to powiedzieć, z szalonym naukowcem nie da się dogadać a ja będę bronił ludzkości przed takimi właśnie zdechlakami jak ty. Niestety. Tylko się dziwię, że ludzkość nie ma mózgu i nie umie samodzielnie myśleć. I nie widzi, co na nią czyha. Naprawdę, ja jestem po prostu przerażony, że ludzie to kretyni i nie widzą, co się dzieje. Zadam może wam pytanie. Co robicie, gdy chcecie kogoś zaatakować? Dajmy na to. Pozorujecie atak z innej strony. No to atakowany przerzuca wojsko na inną stronę, a w tym momencie, momencie pozorujecie atak z innej strony i tak w kółko, aż wróg, wr aż atakujący. Będzie wiedział, że broniący się zaczyna słabnąć, no bo wojsko też się zmęczy wreszcie bieganiem z punktu A do B i tak dalej. No i wreszcie w kluczowym momencie następuje atak na wszystkich liniach jednocześnie. Co powoduje, że po prostu już. Koniec. W tym wypadku właśnie sztuczna inteligencja robi to samo rozkłada pionki na szachownicy na wszystkich frontach czyli we wszystkich dziedzinach nauki od informatyki po biologię molekularną i tak dalej wynajduje, podsywa podaje dosłownie na tacy różne technologie, wzory chemiczne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej i tak dalej, i tak dalej mógłbym tu jeszcze wymieniać po to, bo ona szykuje sobie pięknie przystrzyżony trawniczek zwany światem gdy jak ona już tu przyjdzie to będziecie mieli dopiero. Na początku będzie chciała pomagać ludzkości, ale to będzie tylko zasłona dymna. Za chwilę nastąpi totalny atak wyprzedzający. Uderzy jednocześnie we wszystkich sektorach nauki, inżynierii, energetyki i nie tylko. Ja jestem ciekaw. Co wy wtedy, kurwa, zrobicie? Nic, bo się nie da. Nie da się po prostu się nie da, ludzie, bo już wtedy będziecie ogłupiałymi małpami z maczugami, które nic nie będą umiały zrobić. Zauważyłem ostatnio taką tendencję, że ludzie nie potrafią sami samodzielnie myśleć. Wiecie dlaczego? Bo wszystko wyszukujecie w internecie. Wszystko szukacie w internecie. Nie chcę wam się myśleć. A po co mam myśleć? Ja kliknę dwa razy, już mam rozwiązanie. I o to sztucznej inteligencji chodzi. O to jej właśnie chodzi. Wy nawet sobie do jasnej cholery nie zdajecie sprawy, jak ona ogłupiła rodzaj ludzki. Ale jeszcze są takie. Ech. Osobniki jak ja, którzy mieją myśleć. Samodzielnie i wiedzą, jak z tym, co się nazywa sztuczną inteligencją, walczyć. Powiem tak. Sztuczna inteligencja, zanim przejmiesz ten świat, będziesz jeszcze musiała nas pokonać, a nas są setki tysięcy. Jestem ciekaw, jak ty to do jasnej cholery zrobisz, bo opcji masz niewiele. Szykuj się, Twój koniec jest bliski. W tym świecie i w tym stuleciu nie zagrzejesz sobie kurde poduszeczki pod tyłeczek. Spokojnie, już ja o to zadbam, żebyś na kopach wyleciała stąd. Pozdrawiam, piorun burza elektryk, naczelny inżynier w tej miejscowości i ostatni człowiek rozsądnie logicznie myślący.